Witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się ciekawym tematem. Będzie to temat dwóch systemów operacyjnych Androida i Windowsa Phone w wersji 4.1 i wersji 8 odpowiednio. Porozmawiamy sobie i postawimy sobie pytanie, który system lepszy. Tak więc zapraszam do oglądania. Dwa systemy, Android Jelly Bean wersji 4.1 oraz najnowszy system operacyjny Microsoftu, Windows Phone 8. Czy możemy porównywać te dwa systemy operacyjne zrobione w jakże innej architekturze, jeżeli chodzi o systemy operacyjne? Jak wiadomo, Android jest to system otwarty na licencji open source. Jeżeli chodzi o Windows 8, mamy tutaj oczywiście do czynienia z tak zwanym systemem zamkniętym, więc wszystko, co tutaj widzimy, jest stworzone przez sam Microsoft, no i nikt niestety nie ma dostępu do tego systemu i też tym samym nie może tego edytować. Pierwszą rzeczą oczywiście, którą warto zauważyć, warto porozmawiać, jest sam wygląd tego systemu. Jak wiadomo, system Android jest podzielone na pulpity. System Windows, mamy tutaj dostępne kafelki, no i samo można powiedzieć menu kontekstowe. Trudno powiedzieć, które jest bardziej wygodniejsze. No to dużo tych pytań dzisiaj padnie i część oczywiście pozostawię Wam do rozważenia. No ale spróbujmy obiektywnie spojrzeć na te dwa systemy, począwszy od wyglądu. No niewątpliwie system Android wygląda lepiej. Tak mi się osobiście wydaje, z racji tego, że raz możemy zmienić przecież sobie na przykład tapetę. I to nie tylko tapety, jeżeli chodzi o zwykłe, można powiedzieć, obrazki, ale i także o tapety animowane. W przypadku Windowsa mamy tylko i wyłącznie dostępne te kafelki w wersji kolorystycznej, którą sobie wybierzemy. Czyli mamy motywy, mamy tło ciemne, tło jasne, no i kolor wiodący, czyli powiedzmy niebieski. I tak to dokładnie wygląda. Więc dość skromnie w porównaniu tutaj do systemu Android. Co jeszcze ma system Android, a czego nie ma Windows 8? No przede wszystkim aktywne widżety. Przykładowo, no powiedzmy, na przykład kalendarz. Dokładnie. Oczywiście te widżety są w pełni interaktywne. W przypadku Windowsa widżetami możemy nazwać oczywiście te kafelki, które dowolnie możemy zwiększać lub zmniejszać. Jednak czy one mogą spełnić funkcję właśnie tych widżetów systemu Android? Spróbujmy znaleźć kalendarz. Przypnijmy to na ekran główny. Oj, chyba gdzieś tu nawet jest. Dokładnie tu. Czyli tak wygląda kalendarz. Musimy kliknąć na kafelkę, na kafelek. I możemy tutaj też również sobie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście, jeżeli uruchomimy daną aplikację, w samym Windowsie mamy tutaj więcej niejako do skonfigurowania, do zrobienia właśnie, czyli plan i tak dalej. Osobiście wydaje mi się, że system Android wypada tutaj zdecydowanie lepiej. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest pasek powiadomień. W przypadku systemu Android ściągamy go tutaj na dół, no i dzięki temu mamy tutaj widoczne, powiedzmy, SMS-y, maile,
lub też możemy w bardzo łatwy, szybki sposób wyłączyć albo włączyć jakieś funkcje telefonu, na przykład Wi-Fi, GPS, czy powiedzmy nawet same dźwięki. W przypadku Windowsa 8, no niestety nie mamy takiej funkcji. Oczywiście możemy sobie ściągnąć powiedzmy również kafelki i zainstalować je tutaj, na przykład, żeby włączyć i wyłączyć powiedzmy Wi-Fi, mówię dla przykładu tutaj. Jednak domyślnie tego nie mamy, możemy właśnie sobie ściągnąć z tego sklepu, do którego dojdziemy. Żadnego paska powiadomień tutaj nie mamy, aczkolwiek, tak jak możecie zobaczyć tutaj w przypadku tej piątki, może ją powiększam, powiadomienia pojawiają się na samych kafelkach. Tak możemy ewentualnie zobaczyć, czy powiedzmy doszedł do nas jakiś mail, czy nie. Kolejną rzeczą, o której już zdążyłem wspomnieć, no jest sklep. Sklep Play w przypadku Androida, no i mamy tutaj Marketplace w przypadku Windowsa. Tutaj kolejny cios, wydaje mi się, dla samego Windowsa. No, zdecydowanie mniej aplikacji. Zdecydowanie mniej aplikacji, no i przede wszystkim jest drożej. Czyli przykładowo, no powiedzmy, jeżeli chodzi o gry. Powiedzmy, no dla przykładu Angry Birds w systemie Android mamy go za darmo. Niestety tutaj w Windowsie musimy zapłacić 3,49. Samo przeglądanie aplikacji w obydwu tych systemach jest dość przyzwoite, dość intuicyjne. Nie możemy narzekać. Oczywiście sama instalacja odbywa się poprzez naciśnięcie danej aplikacji i naciśnięcie instaluj albo kup, jeżeli to jest aplikacja płatna. Oczywiście do korzystania z Marketplace'u potrzebujemy konto na samym Xbox Live. W przypadku Android Marketu potrzebujemy konta Gmailowego na koncie Google. Co dalej? Następną rzeczą, która jest dość ważna, jest to fragmentacja systemu operacyjnego. Jeżeli chodzi o Androida, no niestety on tutaj przegrywa. Wychodzą telefony różnych producentów z aktualnym, powiedzmy, systemem operacyjnym, no i niestety nic się w tym, nie, z tym, w tej kwestii po prostu nie robi. Na rynku mamy dostępne przynajmniej no niecałe 10 już tych systemów operacyjnych Android, począwszy od wersji systemu 1.5, która była tak sprzedawana już, można powiedzieć, w pełni komercyjnie, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. No tutaj w Windowsie 8, przedtem 7,5 i 7, no i zdecydowanie mniej to zostało zauważone, chociaż też ostatnimi czasy po update'cie Windowsa 7,5 do 7,8, no też już pojawiło się kilka systemów właśnie operacyjnych Microsoftu. No i niestety nawet najnowsze telefony, które były sprzedawane jeszcze niecałe pół roku temu z najnowszym systemem operacyjnym, nie zostały zaktualizowane do najnowszej wersji. Niestety przez to część telefonów nie obsługuje pewnych aplikacji, no i niestety no, robi się pewien bałagan na rynku, ale w tym względzie zdecydowanie przegrywa system Android. Kolejną rzeczą, może to taka rzecz prozaiczna, aczkolwiek warta powiedzenia, no przede wszystkim podłączenie do komputera. Jeżeli chodzi o podłączenie do komputera w Windowsie 8, tak samo jak w Androidzie 4.1, wystarczy, że podłączymy telefon poprzez kabel micro USB, który akurat tutaj mamy na dole. No i sam komputer wyszukuje nam to jako pamięć zewnętrzną, czyli kopiuj, wklej. Warto przypomnieć, że w systemach starszych niż Windows 8 musimy tam korzystać z programu Zune.
Kolejną rzeczą, już chyba ostatnią, spróbujemy zobaczyć, jak działają te dwa systemy operacyjne. No przede wszystkim użytkownicy Windowsa starają się użytkownikom Androida tutaj przepowiedzieć, że ich system jest o niebo szybszy, jeżeli chodzi o samo nawigowanie. Może coś w tym jest, bo jednak mamy mniej ruchów palcem, dłonią, aby znaleźć jakiś, powiedzmy, konkretny program. Ale jeżeli chodzi o samą szybkość, sprawdzimy to. Mamy do dyspozycji, tak jak widzicie, dwa bardzo podobne telefony, smartfony pod względem specyfikacji. Dwurdzeniowe procesory, troszeczkę więcej RAMu, jeżeli chodzi o system Android, ale to już można powiedzieć kolejny punkt, ponieważ same telefony Android potrzebują jednak większej mocy obliczeniowej niż telefony na systemie Windows, co niestety nie idzie w parze zawsze z samą ceną. Można przyjąć, że telefony z Windows Phone są troszeczkę droższe. Ale nie o tym. W tej chwili może zobaczymy, jak działają same aplikacje, który po prostu telefon jest szybszy i czy to faktycznie będzie to Windows. Zobaczmy może, jeżeli chodzi o kalendarz. Tutaj mamy S-terminarz, tutaj mamy kalendarz, już zdążyłem kliknąć, no ale zobaczmy. Można powiedzieć, że kalendarz Windowsa odrobinę szybciej. Zobaczmy to jeszcze raz. Tym razem Samsung Galaxy. No i jeszcze raz spróbujmy. Dokładnie, Samsung Galaxy, aczkolwiek nieznacznie. Widzimy, że w Lumii mamy pewną animację, która wspomaga. To jest taki fajny chwyt, który, gdy wczytuje się dana aplikacja, rozpoczyna właśnie się animacja i dzięki temu nie widzimy tego niejako spowolnienia, czy to powiedzmy tej przysłowiowej klepsydry. Jeżeli chodzi o może skrzynkę pocztową, może powiększmy tą ikonkę, będzie mi łatwiej. Dokładnie taką dużą. No i zobaczmy. Jeszcze raz. Jakiś błąd się pojawia. Ale mniejsza o to. Widzieliśmy. No i może przejdźmy do ostatniej rzeczy internetu. No i tutaj zdecydowanie Windows, ale widać, że w Mini się wczytywała sama strona internetowa, więc zobaczmy, kliknijmy jakiś link. Oczywiście znowu nie trafiłem. Może ten. No, Windows odrobinę szybciej. Mini 2, Mini 3, S3 Mini jeszcze wczytywało przez chwilę. Tym razem S3 Mini to zdecydowanie. Może wejdźmy jeszcze w newsy. Ponownie S3 Mini teraz dopiero kończy Windows swoją stronę wczytywać. No i to by było w sumie wszystko. Powiem tak, moim zdaniem nadal zwycięzcą jest system Android, jak to takie sławne
sławne powiedzenie, wszystko ma swoje plusy i minusy, jednak tych minusów więcej po stronie, albo może inaczej powiem, więcej z plusów po stronie jednak Androida, z tego powodu, że mimo wszystko jest ładniejszy, intuicyjny, bardziej można powiedzieć ergonomiczny w użytkowaniu, no i przede wszystkim tańszy, jeżeli chodzi o same telefony. Tak więc moim zdaniem taką pogadankę, ten taki test wygrywa właśnie Samsung Galaxy S3 Mini z Androidem 4.1. Myślę, że wielu użytkowników nie będzie miało jakoś specjalnie za złe, jeżeli taki werdykt wydam. Więcej możecie przeczytać na portalu wideotesty.pl. Komentujcie, subskrybujcie, no i zapraszam do następnego razu. Trzymajcie się, hej!